Gratulacje, najprzedawniejsze życzenia. Uśmiechnięta. Chciałabym Wam bardzo serdecznie podziękować. Chcę Wam podziękować za to, że byliście wytrwali, że potrafiliście zrezygnować czasami z przyjemności, żeby tutaj w każdą sobotę przyjść do tej szkoły polskiej w Kanadzie, żeby uczyć się języka polskiego, historii i geografii. Dziękuję nauczycielom, bo ja wiem jako nauczyciel, jak trudno jest uczyć w takiej szkole, na obczyźnie, młodzież polską, żeby przekonać ich, że naprawdę warto i trzeba podtrzymywać polskość, gdziekolwiek jesteśmy, na całym świecie. Ale także dziękuję bardzo gorąco rodzicom. Rodzicom, dziadkom, bo gdyby nie wasza determinacja, gdyby nie to, że przyprowadzaliście tutaj swoje dzieci, kiedy były jeszcze małe, co przed chwileczką widzieliśmy na tym filmie, sympatycznie się na to patrzy, to pewnie dzisiaj byśmy się tutaj nie spotykali, przynajmniej nie w takim gronie. Bardzo wam za to dziękuję, dlatego że podtrzymywanie polskości jest rzeczą niezmiernie ważną i obojętnie, co by się kiedykolwiek stało, to na całym świecie odnajdziemy się, dlatego że mamy wspólne godło, wspólną flagę, przede wszystkim wspólny język, ale pamiętamy też o naszej przeszłości, o naszej historii, o wspaniałych związkach właśnie Polski tutaj z Kanadą. Jestem ogromnie wdzięczna Kanadzie za to, że tak bardzo ciepło, z otwartymi ramionami przyjęła nas Polaków wtedy, kiedy potrzebowaliśmy pomocy. I dzisiaj, po tylu latach, ta współpraca, ta przyjaźń w dalszym ciągu trwa. Jesteśmy wdzięczni jako Polacy Kanadyjczykom i jeszcze raz bardzo serdecznie im dziękuję za to, że tutaj mogliście znaleźć swój drugi dom, że tutaj macie szansę, tu się możecie rozwijać, ale pamiętajcie, że waszą ojczyzną jest także Polska. Polska czeka na wszystkich swoich rodaków z otwartymi ramionami.